też jest w takim samym stanie jak ta, prawda? I teraz tak, ta hala, to będzie to zrobiona na tym, że ona będzie pod wynajem. Na przykład każdy sobie 1000 metrów wynajem. Budujemy tutaj ściankę wraz z bramą garażową, z wejściem i prowadzi tam swój biznes. Będą robione w tym miesiącu. Każdy ten segment będzie miał odrębne połączenie gazu, prądu, wody. Układanie płytek, sufity podwieszane, ale elektryka jest zrobiona, podłączenia instalacji też. W tym tygodniu ma już być ciepło puszczone, pojedziemy na grzewnicę, żeby dosuszać. I to robi ten Helmut, tak? Nie, ja. Mahmut. Mahmut. Tak. Tak. Ale na górze wam muszę pokazać, bo najładniejsze pomieszczenia są na górze. Zapraszam na górę, bo tutaj są najładniejsze pomieszczenia. Poręczy nie ma. Biura. Właśnie. Jeszcze nie ma poręczy, ale młodzież. Strach chodzi. Tak, proszę. Proszę, proszę. Ja się tak na lodzie przywiozłem, więc... Część biurowa. Tak. Od południa. Tutaj, tutaj będzie pani marszałku węzeł komunikacyjny. Ta S74. Tu? Tak. Włączona do tej dziewiątki. A to projektuje ten... Od tego miejsca projektuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rzeszowy. Tak. I teraz, proszę bardzo, ta dróżka tutaj, zaraz za tymi drzewami, to prowadzi do parku zespołu parkowego Karski, który też w zeszłym miesiącu nabył. To co? Nabył. My kupiliśmy ten zespół pałacowo-parkowy w grudniu. Karski. Bo Karscy odzyskali, po 2010 roku odzyskali. Małej reprywatyzacji. Tak. I oni teraz starali się o odszkodowanie ze Skarbu Państwa. Dostali od Państwa odszkodowanie wraz z wykupem przez samorząd tego działu. 7,5 hektara z ruinami pałacu. To niesamowite. Jaka powierzchnia tego pałacu? Bo ja mam wyżej. Dwa więcej. Starosty, ja mam 2 metry. Pałac. Tak. Co jeszcze mam też? W Okręgorku też pałacy. W Wiślicy też mam. Pod ziemi trochę. Tak. Muzeum Sikielec. Tak. Powierzchnia pałacu nie wiem jaka jest. Natomiast powierzchnia... Centrum, o panie marszałku, Centrum Edukacji Przyrodniczej Unia Rolnica. Tak. Ja mówię o zabytku. A o zabytku, tak. To tutaj się... Unia Rolnica. Unia Rolnica, dobrze. Cztery pomieszczenia biurowe są tu na górze. A na dole to są szatnie jedzenie. A na dole to są szatnie jedzenie. Mniej więcej do... Do tego wysięgnika, gdzie jest oświetlenie żółtego, tak. To jest nasz plac. A, to kawał jeszcze ma. Tak. I ten plac tutaj, on jest zaraz utwardzony. I ten plac też będzie wynajmowany. Na przykład ktoś będzie chciał tander, nie wiem, uskutecznić nawozami, czy ciągnikami sprzętu rolniczego, tak, prawda? To może wynająć sobie ten plac na stałe. Lub też w regulaminie będziemy mieli ujęte na przykład na 2 dni, na 3 dni jakąś ekspozycję, jak ktoś będzie chciał zrobić. Także... Także tak, tutaj będzie taki plac utwardzony. I tu
tutaj wzdłuż ulicy Parkingi. Panie Przewodniczący, to są tam, to tereny przywożone w Rybu. Tak, tak. Rolnicy sami? Tak. Bo my, bo już się tutaj po prostu mieszkali, to by to nie było. Później wiem, że ktoś tam odbierał te góry. Tak, ale przy tym, że było